Cześć, witam na kanale Kanadyjczycy. Dzisiaj kolejny odcinek serii Emigranci. Naszym sympatycznym gościem jest Monika, która łączy się z nami z Holandii. I Monika jest autorką i reżyserką serialu samen.pl. Cześć Monika, jak się masz? Cześć, bardzo dobrze. A ty? Wszystko dobrze. U nas jest wczesna pora dnia, ale wszystko jest dobrze. Posłuchaj, teraz wszystkie moje, zacząłem po prostu wszystkie nowe odcinki. Zaczynam od takich szybkich pytań, więc taka szybka piłka. Pytań nie ma dużo, można na nie odpowiedzieć tak lub nie, albo jednym słowem. Skąd z Polski pochodzisz? Legionowo pod Warszawą. Czy jesteś mężatką? Już nie. To nie jest ogłoszenie. Czy masz dzieci? Mam synka 5-letniego. Twoje hobby. O kurde, panie. A to już było jednym zdaniem. Nie. Taniec latynoski. Siatkówka. Wystarczy. Ile lat mieszkasz w Holandii? 15. Miejscowość, w której obecnie mieszkasz. Amsterdam. Czy Holandia i Polska to jedyne kraje, w których mieszkałaś? Mieszkałam tak. Zawód wyuczony. Jestem magistrem anglistyki. Czyli Zawód żaden. wykonywany w Holandii. Organizuję eventy. I jestem reżyserem serialu, który jest na YouTubie. Super. Czy kiedykolwiek czułeś się dyskryminowana na Oj imigracji? tak, no o tym jest serial, także tak. Czy Holendrzy lubią Polaków? Każdy ma jakieś doświadczenia, nie można zgeneralizować. Są dobrzy i źli ludzie, także. Co cię najbardziej denerwuje u Holendrów? Przepraszam. Skąpstwo. Czy żałujesz, że wyjechałaś z Polski? Nie. Czy kiedyś wrócisz do Polski? O, moje ulubione pytanie. Na święta. Przepraszam. Czy byłaś kiedyś w Kanadzie? Nie, to daleko jest. Za daleko, no i za zimno, no nie? A to nie wiem, jeszcze nie sprawdzałam, ale macie teraz taką samą temperaturę jak my, ale daleko. Daleko. Tak, u nas dzisiaj jest pięknie, słonecznie ma być i 15 tam do 17 stopni nawet, więc koniec zimy mam nadzieję, bo parę dni temu spadł śnieg. Posłuchaj, tak, jeszcze spadł śnieg, ale nie było praktycznie śniegu całą zimę, więc to jest, nie wiem co się dzieje, ta zima była w ogóle bardzo dziwna. Posłuchaj, na początku proszę powiedz, dlaczego przeprowadziłaś się do Holandii? Wiesz co, ja miałam partnera Holendra w Polsce i on już tam długo mieszkaliśmy, bodajże ponad rok mieszkaliśmy w Polsce i dostał wtedy awans. Natomiast propozycję awansu, natomiast jednym z warunków był powrót do Holandii. Ja wtedy grałam w siatkówkę w pierwszej lidze w Polsce i postanowiłam, że to będzie w sumie dobra okazja, żeby wyruszyć na szerokie wody. Trochę to się przeliczyłam, bo się okazało, że w Holandii za siatkówkę nie płacą, a w Polsce płacą całkiem dobrze. No i wtedy pomysł przyszedł, żeby otworzyć własną firmę. Także już od 15 lat jestem tutaj i prowadzę swoją działalność. Proszę powiedz trochę więcej o twoim biznesie, czym się już wspomniałaś, ale proszę powiedz coś więcej. A więc to organizuję eventy dla organizacji, dla firm. Zorganizowałam 4 edycje konkursu Miss Poland Benelux i tutaj chodziło o to, żeby nasz image Polek troszeczkę poprawić, bo jednak muszę tu wspomnieć o tym, że znaczy Polonia tutaj w Holandii pewnie różni się nieco od waszej. Tutaj bardzo dużo ludzi przyjeżdża na tak zwane truskawki, czyli przyjeżdża tutaj, nie chcę powiedzieć na proste prace, bo wiadomo, że każda praca fizyczna nie jest prostą, natomiast prace nie wymagające jakiejś takiej specjalistycznej wiedzy, tak? Więc tutaj mnóstwo ludzi przyjeżdża na chwilkę,
Bardzo często nawet nie muszą się rejestrować, w sensie teoretycznie muszą, ale nie robią tego, więc pracują na czarno. Teraz jeszcze po Brexicie te liczby są przytłaczające, około 500 tysięcy, mówi się teraz, jest tutaj Polaków, więc to jest bardzo dużo, jak na tak stosunkowo mały kraj. Także nas tutaj jest sporo, natomiast w większości wykonujemy takie proste prace, więc tutaj nawiązanie do twojego wcześniejszego pytania, czy Holendrzy lubią Polaków. No nie wszyscy, tak? W sensie nie lubimy wszystkich Polaków, nie my, Holendrzy nie lubią wszystkich Polaków, bo są dobrzy i są źli, no tak jak wszyscy. Tak jest. Czy ja odpowiedziałam na twoje pytanie, bo wiesz, chyba inne zadałeś. O twoim biznesie mieliśmy. No, jedziemy dalej. Powiedzieć. Tak, no więc organizuję eventy, ale nie tnij tego, proszę cię, bo to jest właśnie, tak będzie wyglądała cała ta rozmowa. Wiesz co, i potem organizowałam różne inne spotkania, eventy i przyszedł COVID. A jak wiemy, COVID miał to do siebie, że skasował wszystkie eventy i się już nic nie działo, a że ja mam smykałkę do pisania, stwierdziłam, że napiszę trochę o swoim życiu tutaj w Holandii, co mnie wkurza, co podziwiam, bo są rzeczy, które podziwiam w Holendrach. I ja to na początku wszystko spisałam, tak zupełnie w Excelu nawet. I pomyślałam, że kurczę, może jako książki tego nie wydam, ale może nagramy chociaż jakiś jeden odcinek. Zebrałam fajną ekipę i to było trochę takim antidotum na COVID, bo i tak wszystko się przeniosło do internetu, więc chciałam to troszeczkę wykorzystać, że ludzie może siądą do ekranów i zobaczą. I ten pierwszy odcinek spotkał się z ogromnym zainteresowaniem, dlatego zrobiliśmy dwa sezony. Czy to jest twoja historia, którą opowiedziałaś? Tak, jak najbardziej. Szczególnie pierwszy sezon to jest tak, może nie jeden do jednego, wiadomo. A dlaczego nie jeden do jednego, to zaraz powiem. Przypomnij mi to koniecznie. Natomiast w większości są to moje doświadczenia w Holandii. Drugi sezon też trzeba było troszeczkę pozmieniać ze względu na prywatne historie aktorów. Więc tam już jest trochę więcej fantastyki, nazwijmy to tak. W sensie nie jest to na jakichś tam konkretnych bazowane doświadczeniach, dlatego że no, jest na przykład polsko-holenderska mafia. No ja takich doświadczeń nie mam, więc całe szczęście. Także to jest troszkę wymyślone. Też na produkcji nigdy nie pracowałam, więc tak sobie po prostu to wyobrażam, że tak to życie tak wygląda. Natomiast nie z własnych doświadczeń. Dużo dostaliśmy po pierwszym sezonie feedbacku i historii ludzi i to też jest wklepane w drugi sezon. Także jest dużo autentycznych wydarzeń, sytuacji, natomiast nie są już w 100% moje wtedy w drugim sezonie. A ile każdy sezon ma odcinków? 8. Tak po Super. Pół godziny, żeby sobie siąść po wiadomościach, przed po wieczorynce chciałam powiedzieć, po wiadomościach. Twój serial nazywa się samen.pl. Co oznacza w ogóle słowo samen? Samen to razem. Chcieliśmy zrobić coś z Holendrami, bo to też jest serial tworzony przez Holendrów. Także robimy to razem i robimy to razem z Polonią i razem z Holendrami, bo też śmiejemy się z Holendrów i też śmiejemy się z Polaków, także razem. Super. A proszę powiedz, ile aktorów wzięło w nim udział i jak była duża twoja w ogóle ekipa filmowa? Jakby połączyć dwa sezony, wszystko zliczyć razem, to jest ponad 250 osób. No. Natomiast wiadomo, że to nie wszyscy będą naraz na podczas nagrywania, tak, obecni. Największy set filmowy mieliśmy około 80 osób w jednym miejscu. Ale to są takie sceny finalne, finałowe, tak jak właśnie finał pierwszego sezonu, finał drugiego sezonu, to są takie momenty, kiedy tych ludzi, statystów, wszystkiego, tak jak na weselu mnóstwo statystów, to są takie momenty, kiedy po prostu musimy bardzo dużo osób zebrać w jednym miejscu i to jest dosyć trudne logistycznie, natomiast
Cała reszta to tam po 10-15 osób w jednym miejscu i momencie trzeba było zebrać, ale jeden odcinek to jest ponad 10-12 scen, czyli ponad 6-7 dni zdjęciowych, więc to tak trzeba trochę zgrać, żeby to w jednej lokacji nagrać wszystko naraz, tak? Więc też nie nagrywasz tego chronologicznie, tylko tak trochę sobie musisz radzić. Szczególnie, ja, widzisz, no, zadałeś mi jedno pytanie, na co to jest summon, a ja już tak będzie wyglądała ta rozmowa. No, lecę dalej, więc ja odhaczę ci wszystkie, podejrzewam, pytania, które gdzieś tam masz w głowie. Nie wiem, co to było, co to było. Straszne. Tak wygląda nagrywanie summon. Jaka była duża twoja ekipa tak, filmowa? O, ale to jest akurat na to. Jeszcze ale pan to już powiedziałaś, około 250 osób przewinęło się przez ten serial. Można było jednym zdaniem? Można było. A proszę powiedz, w ogóle zastanawiam się, czy trzeba jakieś w ogóle pozwolenia, czy w ogóle trzeba mieć pozwolenie na nakręcenie, no nakręcenie chyba samego serialu to nie, ale jeśli gdzieś idziecie, jest jakaś lokalizacja, jeśli ty musisz tam zebrać na przykład 80 osób, czy ty musisz wystąpić o pozwolenie, żeby w ogóle nagrywać w danym miejscu? Jak to wygląda? To zależy od miejsca, bo dwa razy nagrywaliśmy, raz w polskiej restauracji, także jakby wszystko było w środku, to tu niczego, żadnego pozwolenia nie trzeba. Drugi raz tą dużą lokację nagrywaliśmy w teatrze, także to też jest wszystko, dzieje się w środku i oczywiście z miejscem fajnie byłoby mieć jakąś umowę, że tam w bloku obok nie mogą nagle zacząć wiercić, bo nagrywamy dźwięk, co bardzo często miało miejsce rzeczywiście. Na szczęście mieliśmy ogromnego farta z pogodą, bo za każdym razem, jak nagrywaliśmy, było słońce. A to w Holandii naprawdę jest jak na lekarstwo i tutaj gdzieś tam jakieś siły wyższe miały coś do czynienia, ale no ja dalej nie wiem. Ja gadam bez sensu, bo ja nie wiem, jakie było pytanie. Straszne jestem, ale dobra. To było. Jedziemy. Nie tnij tego. To jest tak spoko. Nic nie tak będę ma być. Cała rozmowa, ale tak leci. O, słuchaj, a jak wygląda w ogóle casting do twojego serialu? Gdzie znalazłaś aktorów? Jak to się wszystko odbyło? My mamy dwa razy w roku castingi. W sensie do każdego sezonu mamy po dwa. Bo nagrywamy cztery odcinki na raz, potem jest przerwa, najpierw musimy je połączyć, zmontować, pokazać i dopiero wtedy robimy casting na następne cztery. I oczywiście ogromne było zainteresowanie już po pierwszej części, więc tych castingów jest 3-4 stacjonarne. Najpierw są oczywiście online i zgłoszenia, które przychodzą, to wierz mi, mamy tyle materiału, że jak mam smutne dni, to sobie je odpalam. Są ludzie, którzy śpiewają, tańczą z kotem. No naprawdę są bardzo ciekawe pomysły, jak ludzie myślą, że kogo potrzebujemy. Także bardzo zaskakujące, ale ogromne jest zainteresowanie, żeby u nas zagrać. Nawet zgłaszają się celebrytki i bardzo chcą u nas zagrać. Nie wszystkie się nadają, ale trzeba powiedzieć, że u nas nie grają profesjonaliści, tylko naturszczyki. Właśnie a, to no było i poczekaj, jeszcze ważne, że my role piszemy pod ludzi, więc w sensie ja. Najpierw widzę człowieka na castingu, trochę sobie z nim rozmawiam i na przykład przychodzi mi w domu pomysł, a ty to zagrasz budowlańca. I bo tak wiem, że będzie łatwiej jemu się wcielić w coś, co jakby ja jakoś tam go widzę. Bardzo często to rzeczywiście ma przełożenie na to, co on robi w życiu. I tylko musi się trochę zagrać jednak w krzywym zwierciadle, dlatego że to jest komedia, więc on musi się trochę podłożyć. Skończyłam. Kolejne pytanie. Miałem cię zapytać w ogóle, czy w twoim serialu grają też zawodowi aktorzy, ale już na ja nie ci wszystkie pytania od razu załatwię. Powiem ci, miałem jedną rozmowę, gdzie
podczas której zadałem jedno pytanie i cała rozmowa trwała godzinę, więc tu jest zupełnie inaczej oczywiście, ale miałem taką rozmowę, zdążyłem zadać jedno pytanie, a reszta to był monolog. A proszę powiedz, gdzie można zobaczyć twój serial? To, jak sama nazwa wskazuje, samen.pl i to jest strona internetowa, więc tam też można znaleźć odcinki. Natomiast najłatwiej po prostu, to jest najłatwiejsze, można też na YouTubie wpisać samen.pl i tam wszystko, tam są wszystkie materiały, wywiady też ze mną, nie, też po angielsku. I Super. też takie, których się bardzo wstydzę, czyli po holendersku. Czemu się wstydzisz po holendersku wywiadu? Oj nie, bo ja mi się wydaje, że ja tak głupio gadam. Jeszcze po polsku to jestem w stanie się wysłowić, a jak mówię po holendersku, i to było akurat na żywo w radiu, jednym z największych w Holandii, gdzie się nie douśmiechasz, tak? Jakby w radiu to już leci na żywo i ciebie nie widać, więc nie możesz niczym nadrobić. Jak ja tam głupoty opowiadałam o swoim rozwodzie, w ogóle po co? Ale wiesz, co ci pierwsze na myśl przychodzi, to mówisz, bo jednak ta płynność w radiu jest ważna, nie może być ciszy. Jak ja popłynęłam, wstydzę się tego wywiadu. Panie. A było, minęło. No nie, bo to jest w necie. Aha, no. W necie nic nie ginie, wiesz. Zgadza się. A posłuchaj, czy jest szansa, aby twój serial zobaczyć w telewizji albo na jednej z platform streamingowych? To się okaże. Ja mam takie wrażenie, że trochę musi wody upłynąć, musi być na to dobry moment i będzie na to dobry moment. Jestem przekonana o tym, natomiast jeszcze nie nadszedł ten moment. Wysłaliśmy do w zasadzie wszystkich telewizji, mniejszych, większych, do platform. Netflix już na nas patrzył rok temu, ale się jakoś nie załapaliśmy, mimo tego, że nagrywamy sprzętem, który to jakościowo jest naprawdę niezłe, i dźwięk, i obraz, wszystko się zgadza, jest naprawdę na Netflixowym poziomie. Tak, niestety Netflix chyba stwierdził, że jednak jesteśmy zbyt niszowi, jeśli chodzi o Polaków za granicą. Więc na razie zostajemy w sieci. U nas też problemem jest to, że jednak jest product placement, tak? Czyli reklamy wplecione niejako w fabułę. I to jest problemem, jakby ten materiał, który jest już w internecie, jego będzie ciężko sprzedać do telewizji. Wycinając na przykład te sceny, gdzie jest product placement, to będzie bardzo skomplikowane. Bo to może naruszyć fabułę, prawda? Natomiast jakoś trzeba było ten serial sfinansować, więc tutaj są te środki właśnie w tych reklamach i one mogą nam zagrodzić drogę do telewizji. No i właśnie przed chwilą odpowiedziałaś na moje kolejne pytanie, czyli jak droga jest produkcja takiego serialu, no. Więc może proszę powiedz, ile w ogóle, jeśli możesz, ile kosztuje produkcja takiego jednego odcinka? No pewnie, że mogę. 10 tysięcy euro. I to jest jeden odcinek rzeczywiście. Odcinków jest 16, także matma jest prosta w tym przypadku. Bo tyle tych dni zdjęciowych. To jest raz, ja aktorom płacę za granie. Z tego względu, że wtedy możesz coś wymagać, tak? Ja wymagam wiele, bo to jest cały dzień pracy i też chciałabym, żeby ktoś się nauczył roli, przygotował jakby wizualnie. Bardzo często ludzie sobie szukają sami strojów i jakichś tam gadżetów, także tutaj nie mamy jakichś profesjonalistów. Oczywiście make-up i włosy są na scenie, w sensie na planie, natomiast wizażyści i fryzjerzy, natomiast bardzo często stylistycznie już się tutaj sami ratują, dlatego to jest duże poświęcenie i ja rozumiem, ja za to chcę płacić, bo też chciałabym potem wymagać. Kontrakty ma każdy aktor i każdy członek ekipy. Także wygląda to nawet od drugiej strony całkiem profesjonalnie. Proszę powiedz, o czym jest wasz serial i dlaczego go warto zobaczyć? Wiesz co, fabuła tak
W skrócie postaram się opowiedzieć fabułę. Jest to serial o Jadzi, Polce, która przyjeżdża do Holandii studiować, ale też pracuje w renomowanej firmie, po studiach już renomowanej firmie reklamowej, marketingowej i robi naprawdę fajną karierę tutaj, więc pokazujemy historię jej i ona zaprasza swoich rodziców Polaków do Holandii i jakby ten cały pobyt rodziców jest pierwszy, o tym jest pierwszy sezon. Rodzice są tacy troszkę zaściankowi, tata jest homofobem, rasistą, także fajnie te granice przesuwamy, otwieramy tych ludzi trochę na nowe. Drugi sezon już jest zupełnie inny, pokazujemy troszkę inne scenariusze, też przecież nie wszyscy Polacy pracują w agencji reklamowej, prawda? Są tacy, którzy na przykład pracują na budowie, albo zbierają truskawki, albo właśnie, trzeba zobaczyć drugi sezon, ale jest tych wątków troszkę więcej niż w pierwszym sezonie. Wiesz co, to jest fajny serial dla ludzi, którzy mieszkają w różnych częściach świata, dlatego że my tą Polską się będziemy wszędzie rozpoznawali i będziemy się z tym łatwo utożsamiali. Na pewno tych takich holenderskich smaczków możemy nie poczuć, mieszkając na przykład w Kanadzie, ale to jest wtedy może ciekawe zobaczyć. Natomiast na pewno utożsamimy się z tymi polskimi sandałami i disco polo, to jest wszystko takie nasze, więc z tego na pewno będziemy się śmiali. Będzie ciepło, ja już to widziałam 3000 razy. Ale no, przy montażu to wierz mi, w każdą sekundę oglądasz 3000 razy. Ale rzeczywiście to jest fajnie, bo się można utożsamić z różnymi postaciami i widzieć tą historię. Na pewno gdzieś tam zobaczysz kawałek swojego życia, mieszkając za granicą. Także polecam. Super. A na koniec proszę powiedz, czy będzie nowy sezon serialu Samen.pl a czy może masz pomysły na inne produkcje? To będzie zależało od zainteresowania właśnie platformy albo telewizji. Jest jeden pomysł na to, żeby Samen może nie zrobić od nowa, bo ze względu na te reklamy, o których wcześniej mówiłam, ale zrobić tak jakby trzeci sezon, i dalej z podobnymi lub tymi samymi postaciami, ale jakby nową fabułę, nową historię opowiedzieć. I wtedy to ma sens, bo wtedy to robisz po prostu na zlecenie stacji telewizyjnej, tak? Także tak. Jest taki pomysł, żeby to tak zrobić, troszeczkę oddzielną historię, żeby nie wysyłać widza mimo wszystko na YouTube, tylko po prostu zrobić z tego oddzielną historię. To taki pomysł jest. Zgłosiliśmy się ostatnio do festiwalu krótkometrażowych filmów 48 godzin. Jest to już za 2 tygodnie. Trochę się boję, bo jak wylosuję horror, to mam przerąbane. Ja nie umiem pisać takich rzeczy. I to jeszcze presja czasowa jest ogromna, bo masz na to 48 godzin, żeby napisać, nagrać i zmontować. Jest to bardzo mało czasu, jak pewnie wiesz. Więc, ale bierzemy w tym udział, mamy fajną ekipę, więc kto wie, te filmy potem rzeczywiście gdzieś tam w festiwalach jakiś biorą udział, więc kto wie. To jest super sprawa. No i tak jak wspomniałaś, 48 godzin, żeby wszystko zrobić, to jednak trzeba się bardzo dobrze do tego przygotować. To na pewno no ale nie wiesz, jest... kto jak nie my, ten serial też bardzo szybko powstawał, bo my potrafiliśmy zmontować 4 odcinki półgodzinne w miesiąc, taki niecały naprawdę miesiąc, to była bardzo ciężka praca, bo tu jest i kompozytor, robi muzykę, dźwięk jest oprawiany, także to ten cały proces, normalnie takie seriale trwają po rok, dwa, a my po prostu... z siłą, jakby mamy jedna osoba robi 5-6 rzeczy u nas, więc tak tniemy koszty między innymi, ale przez to jest tak fajne, bo rzeczywiście mamy fajny team zgrany i to idzie szybciej. Zgadza się. A ile w ogóle, kiedy zaczęliście tę pracę nad tym serialem i jak długo te 16 odcinków, ile wam to czasu w ogóle zajęło? Ile lat? Ile lat? Tak jak mówiłam wcześniej, wiesz co, my nagrywamy co 4 odcinki, tak? Więc nagrywamy 4 odcinki, najpierw mamy casting, potem ja to piszę dla ludzi, których znaleźliśmy podczas castingu i
To mniej więcej wszystko razem z castingiem, nagraniem, montażem i pokazaniem odcinków, bo pokazujemy co 2 tygodnie nowy odcinek wtedy, zajmuje nam około pół roku właśnie, żeby to wszystko jakby te 4 odcinki. Potem co pół roku robimy kolejne znowu castingi, piszemy, nagrywamy, montujemy. Tak, samo nagranie, napisanie i znalezienie ludzi to tak jest 2 miesiące. No to jednak jest to dużo, dużo pracy i skoordynować to wszystko, tak jak ty wspomniałaś, jest naprawdę. I czy ty miałaś osoby, które ci w tym wszystkim jeszcze pomagały z tą całą organizacją, czy po prostu wszystko było na twojej głowie? Nie no, sama tego nigdy nie zrobiła. Wiesz co, zaczęliśmy w ogóle serial w 3 osoby, cały pomysł, więc ja, Edmund Biunow nagrywał, montował, więc tutaj jest ogromna praca. Zaczęliśmy to też nagrywać z Anną Morawską, która zrobiła z nami tylko pierwszy pilot, odcinek pilotażowy. Potem dołączyła do nas Jeanette Burger, po holendersku. No i ona jakby ogarnęła całą kwestię logistyczną, tak? To jest ogromna praca logistyczna właśnie między innymi, ale że ona ma właśnie doświadczenie na planach filmowych i tą całą logistykę spina, no to dzięki niej to było naprawdę dużo prostsze. Ja sama bym na pewno nie dała rady, to wiesz, to się da coś bierzesz, a potem się okazuje, o kurde, trudne. No i tutaj rzeczywiście musisz mieć trochę pomocy od profesjonalistów, bo to jest trudniejsze niż się człowiekowi wydaje. Wiesz, ja jestem eventowcem, ja nie jestem ani pisarzem, ani reżyserem. No przecież to wszystko zostało na potrzeby serialu wymyślone, w sensie wymyślone. No, ja się stałam reżyserem podczas kręcenia serialu, ale wcześniej doświadczenia w tym miałam o tyle. Nieźle, super sprawa. Super, bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę. Oczywiście link do serialu jest w opisie naszej rozmowy i też cały czas jest tutaj na ekranie. Więc posłuchaj, może kiedyś jeszcze nagramy update za rok, może 2 lata. Zobaczymy, co u Ciebie słychać. Już mam nadzieję, że wtedy pojawi się ten trzeci sezon, który już będę mógł sobie tutaj na Netflixie obejrzeć, więc to by To była się naprawdę. wtedy nie dobijesz do mnie. Ja będę wtedy taka sławna. To może posłuchaj, to może od razu ustalmy sobie Już datę umówmy się. rozmowy na przyszły rok, żeby to już było zapisane i zaklepane w kalendarzu. To jest myśl. Super, bardzo Ci dziękuję. Jesteśmy w kontakcie w takim razie i do następnego razu. Dzięki, na razie.